kochani, tu Anti z kanału Anti Creativity. W dzisiejszym filmie też Wam chciałam pokazać folio wykonane z naprawdę starej kolekcji od Mintay Papers, jeszcze wtedy Mintay by Karola. To jest, słuchajcie, kolekcja z 2019 roku, czyli ma już 5 lat. To jest w ogóle album, który ja chyba tak 4 lata temu zaczęłam i tak zrobiłam jakąś bazę i tak sobie leżał i znalazłam ostatnio właśnie taką napoczętą bazę i stwierdziłam, dobra, no to czas może go skończyć. Dzisiaj bym już zupełnie tak albumu nie zrobiła w ten sposób, jak zaczęłam wtedy. Też już nie mam części tych rzeczy, które zaraz zobaczycie. Także jest taki trochę miszmasz, no ale zobaczycie sami. To jest w ogóle album, który jest obity papierem. Także tu, jak się dobrze przyjrzycie, to można zauważyć okładkę, która jest składana jakby z dwóch arkuszy papieru. Teraz oczywiście obijam wszystko w płótno. Okładka standardowo, tu takie travel przekrzywione troszeczkę. Tekturka, nie mam pojęcia skąd. Wiązane jest w ogóle na sznurek taki bawełniany. I po otwarciu prezentuje się tak. Tutaj mamy dwie kieszonki. I miejsca na zdjęcia 9x13, 10x15. Tutaj mamy te karty z kolekcji. Jak to w Mintayu, nic się nie zmieniło. I tutaj właśnie bliźniacze strony. Generalnie album jest zbudowany bliźniaczo. Tutaj nam się to otwiera do góry. I tutaj mamy takie duże miejsce na takie większe zdjęcia albo na mniejsze zdjęcia z Instaxa. Po prostu stwierdziłam, że zostawiam tak. Nic nie będę dalej z tym robić. Tutaj po otwarciu mamy taki widok i jak przesuniemy trochę do góry, to mamy miejsce na zdjęcia 10x15. Ja w tym albumie znalazłam tematy już włożone z tymi stemplami. Ja w ogóle już tych stempli nie mam, więc i nawet tego dziurkacza do robienia brzegów też już nie mam, więc część ma te stemple, które były jakby już tu zrobione, a część ma te takie moje już standardowe miejsce na zdjęcie z Little Corner Design. Także tutaj się nam tak do góry prezentuje. Całość się otwiera na boki, obie strony tak samo i prezentuje się całość tak. Zobaczymy może najpierw lewą stronę, choć to jakby nie ma znaczenia, bo są bliźniacze, jak mówiłam, ale tu mamy kieszonkę znowu kośną, tutaj są włożone maty właśnie te na zdjęcia 9x13 i 10x15, te większe i właśnie takie karty jeszcze z kolekcji. Część właśnie tych mat już, generalnie prawdopodobnie bym wymieniła wszystkie maty, ale część mat już była wklejona, także słuchajcie, generalnie on był papierem skrapowym oklejonym, miał okładkę i miał oklejone część tutaj w środku matami, więc trochę tak szyłam na bieżąco. Tu mamy, widzicie, klapkę 9x13, która się otwiera też na 9x13. To są w ogóle chyba stemple z Actiona, jak się mnie pamięć nie myli. Tutaj to się nam podnosi do góry i tutaj zrobiłam Wam taki elemencik pop-up. Także tu mamy właśnie elemencik pop-up z miejscem na 10x15 i tutaj też jest miejsce na zdjęcie 9x13. Jak widzę, zapomniałam przybić stempelka, więc jeszcze go dobiję. I całość nam się też podnosi do góry i mamy duże miejsce na zdjęcie 10x15 i też taki po prostu widoczek zostawiony. Bardzo ładny jest ten papier, mimo że ta kolekcja jest dość stara. To jeszcze mam cały bloczek, także może jeszcze jakiś album powstanie. I tak nam się całość zamyka i lecimy z drugiej strony. No tak samo kieszonka i tak samo 9x13, 10x15, podnoszony taki pop-up. Widzicie? No i u góry taki widoczek, tym razem troszeczkę inny, z gitarą, z plecakiem, z aparatem. I też duże zdjęcie na 10x15. Całość nam się prezentuje w ten sposób. To są w ogóle różne papiery, w sensie są różne arkusze papierów, także zobaczcie, jak to fajnie ze sobą wszystko pasuje. Także taki szybki album folio, gdzieś odgrzebany. Teraz mam taki cel właśnie pokończyć. Mam jeszcze właśnie jakiś kit też chyba z 2020 roku do skończenia, także wyczekujcie filmu. Takie robię porządki w pracowni i porządki w takich niedokończonych albumach. Także tak by się prezentował ten mały album folio. Dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam Was do kolejnego.